dużo walki, dużo biegania, ale opłaciło się dla was. Tak, na pewno się opłaciło, chociaż mieliśmy lekkie braki w składzie. Jesteśmy trochę zmęczeni już całym sezonem, ale wygląda jak zawsze cieszy. Miałem nadzieję na lepszy wynik, bo w tamtym sezonie mieliśmy wydarzyć czwarte miejsce. A w tym, co chyba ósmy będzie, to słaby. Teraz leciliśmy przynajmniej na podium. Na pewno wyrównany. Można powiedzieć, że trochę nietypowe bramki padały. Mecz walki, zacięty. Może nie, nie było to jakieś porywające spotkanie, ale na pewno było ciekawe, bo kilka śmiesznych bramek wpadło, ciekawych, i trzymał w napięciu do samego końca. Równie dobrze mogło skończyć się to w drugą stronę, także trochę szczęścia dzisiaj było, w innych meczach trochę szczęścia zabrakło, także wszystko na równi. No właśnie tak patrząc z perspektywy Dario Football teraz, w tym meczu, 2,5 minuty do końca, prowadzenie 6-4, wydawało się, że to oni sięgną po zwycięstwo. No tak, ale jak się mówi, walczy się do końca, równie dobrze, można powiedzieć, że my na samym początku wygrywaliśmy 2-0, doszli nas bardzo szybko i mecz był ciekawy. Wyrównaliście stan rywalizacji? Na 1-1, za tydzień miejmy nadzieję następne emocje, trochę zabawy, powinno być fajnie. Macie bardzo wysoko, macie trzecie miejsce na zakończenie sezonu. Jak oceniasz tą potyczkę? No dzisiejszy mecz był w porządku. Zagraliśmy spokojnie na zakończenie sezonu, bez żadnych kontuzji, bez niczego. Myślę, że jesteśmy zadowoleni z dzisiejszego meczu. Jednak to jest chyba minimum, bo mieliśmy mocniejsze cele, żeby być jak najwyżej, żeby zagrać Cesanów, ale jesteśmy zadowoleni oczywiście.
pracy. Przeciwnicy bardzo ładnie zagrali mecz, składne akcje. Niestety nam wszystko wchodziło do bramki i wygraliśmy. Które elementy tego unihokejowego rzemiosła zadecydowały o tym, że jesteście górą? Myślę, że doświadczenie i lata gry. Koledzy są młodsi, myślę, że z biegiem czasu, z większą ilość treningów i... Drugie zwycięstwo z rzędu, szykujecie się na potrójną koronę za rok? Mam taką nadzieję. Według ekspertów zawodnik finału, jakie to uczucie? Miłe, bardzo miłe. Udało się po raz pierwszy obronić w tej pięcioletniej historii naszej ligi. Cieszymy się z tego, takie było założenie przed sezonem, zrealizowaliśmy w 100%, jest super. Były to dwa ciężkie mecze, to zawodnicy bardzo młodzi, ambitni. Myślę, że w przyszłym sezonie zrobimy jeszcze nie jedną ciekawą niespodziankę, bo ich poziom bardzo rośnie. Przed pierwszym gwizdkiem, w ogóle przed rozpoczęciem rywalizacji w tym sezonie można było powiedzieć, że jesteście murowanym faworytem, no ale później trzeba wejść na boisko i to udowodnić i to okazuje się dla niektórych zespołów w niektórych dyscyplinach zbyt trudnym zadaniem. Wam się udało? Udało się, żałujemy tych dwóch punktów, które straciliśmy w ostatniej kolejce rundy zasadniczej, ale staraliśmy się na 100% podchodzić do każdego meczu, żeby to było tak jak trzeba. Jak smakuje to mistrzostwo? Lepiej niż to zeszłoroczne? No trudno powiedzieć, ma troszkę inny smak, ale bardzo fajne uczucie.